Państwo, jesteśmy w finale siatkarskich Mistrzostw Świata. Jesteśmy, są nasi wspaniali siatkarze. Brawo, biało-czerwoni. Wygrywamy z Brazylią i meldujemy się w finale. Co się działo w katowickim spotku? Jak co się działo u Państwa przed telewizorami w domu? Myśleliśmy, że mecz z Brazylią, oj, będzie zdecydowanie łatwiejszy. Po horrorze ze Stanami Zjednoczonymi przyszło nam obejrzeć horror z Brazylią, ale horror, który zakończył się happy endem. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na analizę. W studiu już pan Janusz Pindera, witam bardzo serdecznie. Witam. Pan Paweł Siezieniewski. Dobry wieczór. Mamy sobie dzisiaj nie panować, ale jak mi się wkradnie pan, to wybacz mi. Janusz, to oczywiście z szacunku. I jest z nami już na łączach Oskar Kaczmarczyk. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, słyszymy się. Dobry wieczór wszystkim. Oj, lekko zmielony. Oskar, co ty taki smutny jesteś, czy tak zmęczony tymi emocjami, które przyszło nam dzisiaj, z którymi przyszło nam się dzisiaj zmierzyć, oglądając ten mecz z Brazylią? To przyznam wam się szczerze, że moja żona przyszła w pewnym momencie do pokoju, do salonu, gdzie oglądałem mecz i powiedziała mi, że dawno nie słyszała mnie tak przeżywającego i tak krzyczącego i tak reagującego na mecz siatkarski. Myślałem, że już to doświadczenie jest za mną, że już tylko czyste emocje, czysta analiza, ale puściły nerwy. No był dzisiaj mecz, no będziemy pamiętać to przez wiele lat. To był mecz walki, tak ja na początku wspomniałam, że spodziewaliśmy się, uogólniłam to mocno, ale przyznam szczerze, że ja spodziewałam się zupełnie innego starcia. Przed Mistrzostwami Świata, jak ktoś pytał się o Brazylię, to tak kurtuazyjnie mówiłam, że to oczywiście wicemistrzowie świata z 2014 i z 2018 roku, ale wśród murowanych faworytów to Brazylijczyków bym raczej nie stawiała. A tu proszę, nie stawiałam też na to, że tak mocno postawią nam się w tym półfinale. Panie Januszu, wrażenia po tym meczu? Nie, no ja o dziwo byłem wyjątkowo spokojny, chociaż muszę przyznać... Jako jedyny z nas. Tak, chociaż muszę przyznać, że siatkówka zawsze odbierała mi sporo zdrowia, ale też dawała ogromnie dużo radości, dlatego że no to jest chyba sport, przy którym najbardziej emocje moje wychodziły. A tu oczywiście już sam fakt, że graliśmy tego tiebreaka i właściwie do końca się to wszystko ważyło, no to jest taki względny spokój. Natomiast wiara była ogromna, bo też no, widać było te słabości Brazylijczyków również. Także, no ale oczywiście mogło się to zakończyć w drugą stronę. No, cudowna historia, no bo ten spodek i w ogóle cudowni kibice na to zasługują. No, to jest kolejny, trzeci finał z rzędu i po raz drugi w spotku w ostatnich 8 latach. No nieprawdopodobna historia. Pamiętajmy, że siatkówka była tą pierwszą dyscypliną, która sięgnęła po złoto w 1974 roku. To był pierwszy złoty medal Mistrzostw Świata w sporcie zespołowym. No i po latach, powiedzmy, miałbym pewnych kłopotów, problemów. Już od w XXI wieku jesteśmy, od 2006 roku, łatwo policzyć, czwarty raz w finale. Dwukrotnie wygraliśmy. Jedno srebro i jestem głęboko przekonany, naprawdę przekonany. Nie robię tego określenia w sporcie, bo to jest tylko sport, że damy radę i nawiążemy do tych dwóch wybitnych zespołów, czyli włoskiego i brazylijskiego, które 3 razy z rzędu wygrywały Mistrzostwa Świata. No ale... No i Paweł Zatorski dołączy do no tych właśnie, 7 wspaniałych, którzy mają na koncie historia, 3 mistrzostwa z rzędu Mistrzostwa Świata. Piękna rzecz. Pamiętam, jak oglądałem ten w 2004 roku, byłem tam na miejscu w spotku. Siedzieliśmy obok siebie z Andrzejem Niemczykiem, nieżyjącym, i te wrażenia, których się oczywiście nigdy nie zapomni. To są takie momenty, takie chwile. Miałem lecieć na przykład do Tokio na finał, dosłownie w ostatniej chwili w 2006 roku, no ale zachorowałem, wylądowałem w szpitalu i kolega poleciał za mnie. Zabrakło tej finałowej fazy, którą tam miałem obsługiwać. No ale mówię, dzięki, wtedy to był ten początek. Tam był początek tej wielkiej, wielkiej historii polskiej siatkówki w XXI wieku, że możemy grać z najlepszymi, wygrywać, i no a teraz to już jesteśmy potęgą, taka jest prawda. No. Przed nami jeszcze finał, mówię, no bo będziemy czekali na informację, z kim zagramy w tym finale. Przed nami wciąż drugi półfinał, czyli starcie Słoweńców z Włochami, ale my będziemy dziś rozkładali na części pierwsze ten mecz z Brazylią. Do analizy będzie wiele, no bo mieliśmy w końcu aż 5 setów. Ale jeszcze słowo o historii. Musicie uwierzyć nam na słowo, ale pewnie znając Janusza Pinderę wiecie, że my dzisiaj trochę o tej historii tutaj posłuchaliśmy siatkówki, bo nawet o Philippe Blain, MVP roku 86. Mistrzostwa Świata. Dzisiaj była mowa, więc będzie... Paryskiej Bercy, tak.
Więc będzie dzisiaj też o historii, ale wróćmy do tej najświeższej, czyli spotkania Polaków z Brazylijczykami. Paweł, i pytanie do ciebie. Wiem, że zaglądasz statystyki, patrzę, bo one będą właśnie nam potrzebne do tego, żeby ocenić poszczególnych zawodników, ale wiecie, ja zawsze w takich momentach, gdy naprawdę na żyletki tutaj ten mecz był i te ostatnie piłki, tutaj te losy się decydowały do ostatniej chwili, zastanawiam się, co ostatecznie przeważyło. To jest mieszanka trochę szczęścia, trochę tego, że... No właśnie, czego? No chyba szczęścia na pewno, bo tego szczęścia potrzebowaliśmy. Ten mecz był... Nie spodziewałem się... Po trzecim secie ja myślałam, że tutaj już po prostu pójdzie, tak? Bo to był set wybitny w wykonaniu Polaków. Tak, mieliśmy się nie denerwować. Mówiliśmy, że może nie będzie łatwo, lekko i przyjemnie, ale że raczej będziemy mieli kontrolę w trakcie tego spotkania i przed tym spotkaniem raczej spodziewaliśmy się, że nie zafundują nam siatkarze takiego horroru, jakiego przeżyliśmy w meczu ze Stanami. A tu proszę, Brazylia mnie bardzo mocno zaskoczyła, naprawdę zaskoczyła mnie, bo postawiła się dzisiaj, rzuciła, widać, że wszystko to, co miała najlepsze w tym meczu, i liczyłem, że po tak dobrym trzecim secie w wykonaniu naszego zespołu złamiemy po prostu już zespół brazylijski i on się po prostu może nie podda i nie położy, ale że nie będzie miał nam argumentów, żeby gdzieś tam już nas przycisnąć. Tak, natomiast miał być bez nerwów, a tak jak we dwójkę wychodziliśmy tutaj, wydreptaliśmy ścieżkę w studio, jedyny, który spokojny siedział i był jakby tutaj do samego końca nerwy ze stali trzymał na wodze, to był pan Janusz, ale no, widać było, doświadczenie wzięło górą. No mecz niesamowity, tak jak powiedziałem, ten mecz zaraz pewnie omówimy i rozłożymy na pewne czynniki, ale no, szczęścia też potrzebowaliśmy, brakowało nam go, i to, jaką determinację i wojnę nerwów zafundowali nam siatkarze, i to, że wytrzymali, to jest szacun, i co mogę więcej powiedzieć. Oskar, to pytanie do ciebie, bo ja szukam odpowiedzi na to, co zdecydowało o tym, że to my cieszymy się z awansu do finału, a nie Brazylijczycy. Liczby mówią co? Chociaż się śmieję trochę z tych liczb, bo jakbyśmy spojrzeli na pierwszego seta, którego wygrali Brazylijczycy, to tam liczby stały za nami, a jednak seta przegraliśmy. Ale jestem ciekawa, jak to wygląda z twojej perspektywy. Myślę, że po pierwsze chciałbym wrócić trochę do tej Brazylii, że mieliśmy się nie denerwować. Ja jeszcze przed turniejem powiedziałem, że dopóki nie zobaczę Brazylijczyków na kolanach, to zawsze ich musimy brać mocno pod uwagę jako do grona kandydatów do gry o finale. I trochę się cofam do 2018 roku, gdzie wtedy ta drużyna, już mówiło się o niej, że ma kryzys. Ja bym chciał, żeby każdy zespół, raczej nasza Polska, miała takie kryzysy, w którym tak gra i ciągle jest w półfinale i ciągle gra o medale. Także to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o statystyki, tego meczu nie da się ocenić przez statystyki absolutnie, bo wzloty i upadki jednej i drugiej drużyny były tak ogromne, że naprawdę to będziemy musieli wejść dużo głębiej, dużo, dużo głębiej. Natomiast powiem wam jedną rzecz, że kiedy oglądałem pierwszego seta, bo liczby rzeczywiście, to było niesamowite, że po secie Paweł wysłał mi statystyki. Po secie zobaczyłem, że te liczby Brazylijczyków wcale takie dobre nie były, ale ja miałem wrażenie od początku, w zasadzie od drugiej czy trzeciej piłki tego pierwszego seta, że jestem jakby w finale z 2014 roku, gdzie po prostu nie byłoby drużyny na świecie, która byłaby w stanie zaczepić się do Brazylijczyków, bo oni grali fenomenalnie, fenomenalnie. I my próbowaliśmy, wręcz doszliśmy na samym końcu do tego, że prawie nam się udało jeszcze odwrócić tego seta, ale to, co oni grali, przede wszystkim przyjmowali nas, i o zagrywce znowu będziemy musieli sporo porozmawiać, ale jeśli chodzi o atak, to jak nas przyjmowali bardzo dobrze, to po prostu nie było co zbierać. Szli wysoko, mocno, silno po rękach albo po bardzo ostrych kierunkach, a kiedy nie przyjmowali, to grali wręcz jak ta nasza kędzierzyńska zaksa, czyli nabitka na blok, doprowadzenie do bardziej komfortowej sytuacji i od razu później już była egzekucja. Grali niesamowitą siatkówkę w pierwszym secie, ale powoli zaczęli gasnąć. I powiem wam, że ja sobie zaznaczyłem dwa momenty w tym meczu. To pierwszy to był bodajże 17-10 w drugim secie. Przepraszam, 22-16. Za dużo mam tych notatek. 22-16 w drugim secie. Zaznaczyłem sobie, tracimy rytm, i to w trzecim secie, przepraszam, w trzecim secie. Natomiast w czwartym secie w pewnym momencie zaczęliśmy ich łamać, i to była sytuacja przy 11-10, kiedy
kiedy naprawdę to był moment, mówię, dobra, teraz będzie odjazd, i jedno złe dogranie spowodowało, że straciliśmy bardzo ważną kontrę i mecz się odwrócił. Kolejny set, ten set czwarty się odwrócił. No, mecz tak niesamowicie emocjonalny, jeszcze chyba bardziej, nie wiem, czy wy się zgodzicie, ale chyba jeszcze bardziej niż z USA. No, mamy kawał dobrej siatkówki, bo to też był mecz bardzo dobrej siatkówki. O, bardzo, bardzo, myśmy tylko w czwartym secie popełnili 10 błędów własnych, ale bardzo niska ilość błędów własnych. Dużo, dużo gry blokiem, pasywnej gry, dużo, aby przede wszystkim Brazylijczycy dorzucali niesamowicie dużo instynktownych obron, które zamieniali w kontrach. Nie da się tego przełożyć na statystyki, ale gdybym miał wskazać jeden element, to na pewno nasz blok, bo być może on nie był super regularny, ale w bardzo ważnych momentach zatrzymywaliśmy Brazylijczyków i to jest coś, czego mi brakowało w meczu z Francuzami w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, a tutaj mieliśmy bardzo szybko odwagę to zrobić, bo tak jak mówiłem, w pierwszym secie Brazylijczycy bardzo mocno korzystali z naszych rąk i bili mocno wysoko po rękach i bardzo dużo zmieniło schowanie dwukrotnie rąk Lealowi i plus w końcówce piątego seta schowanie rąk Lealowi. Więc niekoniecznie mówię tutaj o bloku punktowym, ale w bardzo ważnych momentach ten blok funkcjonował, czasami nie będąc w miejscu, w którym powinien być. Zaraz będę chciała do Lala wrócić, bo Oskar, jakbyśmy odwinęli sobie twoją wypowiedź sprzed dwóch dni, z czwartku chodzi mi dokładnie, po ćwierćfinale ze Stanami Zjednoczonymi, to plan na Brazylię był taki, żeby ustrzelić tego Leala i nie pozwolić mu się za bardzo rozwinąć, a przede wszystkim tą zagrywką go tam gdzieś, kolokwialnie mówiąc, podziobać. Leal, mam wrażenie, że sam się schował dzisiaj tak naprawdę, bo patrząc na statystyki, to tu szału nie było. Lucarelliego chwaliliśmy podczas tego spotkania, bo mimo tej kontuzji łydki, to był gość, który dawał Brazylii niesamowitą jakość. Ale odwrócę to jeszcze inaczej, bo ja bym chciała od naszej jakości zacząć, wrócić w ogóle do pierwszego seta i tej sytuacji. Wciąż się zastanawiam, jak potoczyłby się ten mecz, gdyby ostatecznie po tej fantastycznej obronie Kamila Semeniuka, bo to, co on zrobił i tą piłkę wyciągnął, niemożliwą tak naprawdę, później ta piłka wydawałoby się, że skończona przez Olka Śliwko, okazała się jednak niezaliczona nam, ponieważ było dotknięcie siatki. Jestem ciekawa, jak ten mecz by się skończył, gdyby okazało się, że ta sytuacja była jednak dobrze rozegrana, bezbłędnie dla Polaków. Pogdybajmy. Możemy sobie pogdybać oczywiście zupełnie bezpiecznie. Ja myślę, że skończyłby się 3-0. No, prawdopodobnie ten mecz, bo to oczywiście przy założeniu, że te aż tak nie musiałaby wyglądać, ten, powiedzmy, kolejne sety. No ale to był set, w którym Brazylijczycy grali kapitalnie. My żeśmy odrobili te straty. Byłoby po 24. I, no i później zakładamy taki wariant, że wygrywamy tego seta, to myślę, że mogłoby być 3-0 wtedy w takim wariancie. Ale nie byłoby tego dramatu, tej całej historii, nie byłoby tej uczty pięciosetowej, tych kilku godzin gry. To zawsze wtedy się pamięta szczególnie. No, najważniejsze jest to ostateczne rozstrzygnięcie, które pozwala nam po raz kolejny grać o Mistrzostwo Świata. Ja myślę, że te mecze generalnie, już półfinałowe, kiedy gdzieś tam z tyłu głowy jest fakt, oczywiście gra się o najwyższe cele, ale nie wypada się z gry do końca. Jeszcze jest w razie czego. Ten prawda, mecz o brązowy medal, to oczywiście nie jest to, co o złoto, jak ktoś ma te ambicje tak niesamowicie wielkie i za sobą już takie sukcesy. Ale to jest troszkę inna sytuacja niż ten mecz ćwierćfinałowy przy tym systemie olimpijskim, kiedy przegrywający odpada i zostaje zupełnie z niczym. Może fantastycznie grać, może wygrywać wszystko, nie tracąc seta, i przychodzi ten mecz i gdzieś tam w tie-breaku, prawda, na przewagi przegrywasz i odpadasz i wracasz z niczym. Tam są chyba troszeczkę jeszcze inne emocje, także no, super, super, że wyszło tak, jak wyszło. I tutaj, co powiedział Oskar, że faktycznie no, to nie ma sensu czasami, jeśli chodzi o czyste statystyki, czegoś analizować, no bo ja no, też się często łapię na tym, na przykład w boksie, gdzie mamy też takie statystyki komputerowe, bardzo, bardzo dokładne. I czasami bywa tak, że ktoś tych ciosów zadał nawet dwa razy więcej, prawda? I mocnych, a przegrywa pojedynek, dlatego że tam się liczą poszczególne rundy. Tu też są najważniejsze akcje ważne. Ja pamiętam taki turniej o Mistrzostwo Europy w Wiedniu,
w 2011 roku, gdzie my zdobyliśmy brązowy medal wygrywając z Rosją ten mecz o brązowy medal. I tam pamiętam, Milinkowicz miał tak fatalne statystyki, ale kiedy przyszedł do tiebreaka, to on wygrał ten mecz. W dobrym momencie. To był ten moment. To akurat, jeżeli już rozmawiamy o tych dobrych momentach, to tak wrzucę, że oglądaliśmy tego tiebreaka, bo ten tiebreak dostarczył nam takich najbardziej chyba spektakularnych emocji. Było kurek do pewnego kurek momentu. 4-4 tak, 4-4 do stanu 7-4, później było lekkie przycięcie, ale mówię, ciekawe, kto dostanie teraz piłkę. I na 14-12 kontratak Olka Śliwki, to było coś po prostu niesamowitego. Taka długa wymiana, akcja i piłka sytuacyjna wystawiona, aż drżałem po prostu, czy Olek da radę, i dał radę. To był jeden z takich chyba kluczowych momentów. To jest właśnie też te szczęście, którego potrzebowaliśmy. Bo chwaliliśmy Olka oczywiście za grę w tym spotkaniu. Właśnie Olek już został okrzyknięty siatkarzem, który jest po prostu stworzony do wielkich meczów. Bo na Olka Śliwkę można było nawet nie tyle narzekać, ale mówić, że wymagamy więcej gdzieś tam przy tych wcześniejszych spotkaniach, czy tam w Lidze Narodów, czy w fazie grupowej, ale przyszło do ćwierćfinału, w którym Olek zaprezentował się z super strony. No i mieliśmy półfinał, w którym po prostu Olek Śliwka błyszczał. Były tam momenty, ale mówię, ten mecz ciężko też, wiesz, każdy miał w tym meczu takie momenty, bo tak jak tutaj wszyscy wspominaliśmy, że to był taki mecz szarpany i on nam falował, tak? Mieliśmy dwa sety kapitalne, drugiego, trzeciego seta, czwartego totalny, że tak powiem, piach, tak? 10 błędów własnych i ta gra nam się w ogóle nie kleiła, bez zagrywki, bez niczego. A mimo to ten tiebreak wydawało nam się, że układa nam się do pewnego momentu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. 7-4, później jest 7-7, 10-10, 12-12. No tyle, co zwrotów akcji w tym meczu, to można byłoby obdarować kilka spotkań tak na dobrą sprawę naraz, więc... Tak, to Brazylia sobie może pluć brodę, bo przystanie 12-12, Lal psuje serwis. Później mamy 14-12 i jest Śliwka. No i właściwie w tym później jeszcze kropka na D, stempel i po wszystkim 15-12. Będę chciała poszukać jednak bohaterów tego spotkania i to już podczas przyznawania not poszczególnym siatkarzom. I zacznijmy od Kamila Semeniuka, o którym już wspomniałam, i od jego fantastycznej obrony, bo powiedzieliśmy o Bartku Kurku słowo, powiedzieliśmy o Olku Śliwce, ale Kamil Semeniuk to jest gość, panie Januszu, co? No to jest gość, no to jest właśnie, to jest, miał w tym turnieju, w tej finałowej fazie ten moment, kiedy sam powiedział, no grało mi się gorzej, prawda, z Amerykanami, no ale później wchodzi w tiebreaku, serwuje asa, znów gra tak, jak on sam chyba tego oczekiwał, chociaż ma tak wysoko postawioną poprzeczkę, że rzadko kiedy do końca jest zadowolony, no ale w takim sporcie, jakim jest siatkówka, w sporcie zespołowym, naprawdę ten finalny efekt jest najważniejszy i tutaj jakby rozliczanie takie później konkretne tak naprawdę nie ma większego sensu, bo jakbyśmy tak po, na przykład, że nawet tego tiebreaka, prawda, no to Kurek zaczyna rewelacyjnie, idzie to, co mówimy, 4-4, 4 ataki, 4 skończone, my gramy świetnie, prowadzimy 7-4, już jest niepokój w drużynie brazylijskiej, później zaczyna się troszeczkę ten moment, jakiś out, prawda, trochę gorzej Kurek, no ale wtedy przejmuje kto inny tą pałeczkę, jak w sztafecie, zdobywa punkt. To jest najważniejsze, żeby była ta wymienność i żeby nie było dziury, żeby nie było jakiegoś słabego punktu. To widać było wyraźnie, że w momencie, kiedy schodzi z tą kontuzjowaną łydką już Lucarelli, to już nie mają armat specjalnie tutaj po lewej stronie. Wraca jednak Lal, dopóki jeszcze mu trochę siły starcza, tak i za chwilę znowu opada ten jego poziom. Intensywność tego meczu była jednak bardzo duża. Bardzo duża i my mówiliśmy przed tym meczem, że to lepiej dla nas, żeby ten mecz trwał dłużej, a jednak wcale te wszystkie teorie mogliśmy sobie rzucić do kosza. Rzucić do kosza, tak, dokładnie. Bo wyglądało to zupełnie inaczej. Zgadzam się z wami, że ciężko zawodnika ocenić ogólnie za cały mecz, bo różnie było w poszczególnych setach i chociażby Kamila Semeniuka, od którego chciałabym zacząć, moglibyśmy oceniać różnie, jakbyśmy oceniali go tylko za trzeci set, w którym jego skuteczność wynosiła 88%, 7 skończonych piłek na 8, no to szóstka z plusem. Więc drodzy widzowie, tak po prostu z przymrużeniem oka, myślę, że te oceny posłużą nam bardziej do tego, żeby o poszczególnych zawodnikach powiedzieć w ogóle w kontekście meczu, a je sobie przyznamy, chociaż
dzisiaj cała nasza kadra zasługuje po prostu na szóstkę, bo to, co zrobiliście, to, że jesteśmy w finale i będziemy mogli emocjonować się jutro tym finałem, my kibice, to jest coś wspaniałego. Oskar, dobrze, przenosimy się do ciebie, żebyś tam, żeby nie było, że zerwała się nam łączność. Musicie trzymać adrenalinę, bo jak opadnie, to pójdę spać, bo tak szczerze powiedziawszy, to powiem wam, że... Masz zjazd? Nie mam jeszcze póki co, tak zażartowałem, bo powiem wam szczerze, że bardzo rzadko zdarza mi się, żebym nie wiedział, kto jest w pierwszej linii w ataku, a w końcówce tego piątego seta przy 14-12 w tej wspomnianej akcji krzyczałem do Semena, bo byłem przekonany, że to on jest na lewym skrzydle, więc zagotowałem się przeokrutnie, ale to jakby podstawą do mojej oceny jest taka, że dam mu szóstkę, mimo że wiem, że tu było bardzo dużo falowania. Ale mówiliście o statystykach trzeciego seta, a w piątym ma 100%. I te wszystkie ważne piłki, to Semen naprawdę widać było, że dźwiga temat, chociaż na przykład w tiebreaku, ale może to na karp bardziej już zmęczenia. Nie było już tych takich płonących oczu, a raczej były takie już bym powiedział wyczerpane oczy i bałem się tego, że to już gaśniemy. Natomiast no Semen... Jakbym miał się przyczepić, ale to pewnie też trochę porozmawiamy za chwilę o Marcinie Januszu. Bardzo dużo dzisiaj było piłek kiwanych i niestety trochę Semen miał takie momenty, że po zablokowanym ataku na chwilę się wycofywał i zaczynał grać miękko. I brakowało mu takiej po prostu szybkiej odpowiedzi, potrzebował trochę więcej czasu do tego, żeby wejść, ale na początku trzeciego seta, kiedy zaatakował po prostej, napisałem sobie właśnie w notatkach, wrócił Semen. Semen ma dwa kluczowe ataki, jakby swoje sztandarowe. Jeden to jest atak po ostrym skosie, a drugi to jest po drugiej prostej, gdzie w tym meczu nie bardzo się chciał tam wybierać, ale kiedy się wybrał za pierwszym razem na super pewności, to mówię, wrócił. No i to był ten trzeci set, o którym mówiliście, że statystyki jego po prostu wyskoczyły do góry. Nie ma to pokroju, przełożenia takiego stricte merytorycznego, bo na pewno było parę rzeczy, do których się można przyczepić, jeśli chodzi o Kamila w skali meczu, ale powiedzieliście to. To był mecz, w którym, zresztą Nikola Grbicz, nie wiem, czy słyszeliście to na czasie, powiedział, this is the time for motherfuckers, w końcówce tiebreaka. I to i Kamil był dzisiaj motherfucker w najważniejszym momencie, dlatego szóstka. Szóstka od Oskara, panowie, od was. Ja nawet troszkę wybiegnę z oceną, bo szóstkę dzisiaj dostaną ode mnie wszyscy nasi skrzydłowi. To tak, żeby nie było, zaraz omówimy, ale tak samo przyczyniam się do tego, co powiedział Oskar. Dzisiaj trzy nasze skrzydła w pewnym momencie kończą na bardzo wysokich procentach w tak trudnym meczu. Oczywiście możemy to rozkładać, kto w danym momencie na ile atakował i w ogóle, ale w finalnym rozrachunku... To trzy nasze skrzydła dzisiaj dały nam to zwycięstwo, tak? Dużo się działo przy naszych środkowych, a dzisiaj nas niestety Brazylia zmusiła do tego, że musieliśmy trochę pokombinować i przerzucić tą grę na skrzydła. Szło nam w pewnym momencie ciężko, ale trzech naszych skrzydłowych dało dzisiaj naprawdę dużą radę i dla mnie dzisiaj będzie każda ocena dla każdego naszego skrzydłowego to szósteczka. Ja również, dlatego że o tym właśnie mówiliśmy, że to jest niesamowite, że tutaj nie było słabego punktu. Nawet jeżeli ktoś miał w pewnym momencie jakąś chwilę zawahania, to wystarczyło przerzucić grę w inny punkt i za chwilę powrót i znów skuteczność bardzo wysoka. Więc no tak można grać o finał Mistrzostw Świata. Olek Śliwka, czyli ten gość, o którym już wspomniałam, stworzony do wielkich meczów. Czy tutaj też zobaczę same szóstki? Absolutnie, tak. Absolutnie, dla tak. Mnie to, co powiedziałem wcześniej. Nic dodać, nic ująć. Plus 11, 60% w ataku i ile dzisiaj Olek trudnych piłek skończył, jaki różnorodny wachlarz zagrań nam tutaj pokazał ze swojej strony, że jest zawodnikiem no kompletnym, można powiedzieć. I... Niektóre piłki to nie wiem, jak on tutaj to robił, i kiwki, i oburącz, i tak grając wysoko z blokiem, i kierunki, i prosta, i skos, więc w pewnym momencie w tych setach oprócz Semena, jak nie było Bartka, albo właśnie Semen miał gorszy troszkę moment, to pojawiał się Olek i Olek wywiązał się z tej roli dzisiaj znakomicie, więc widać, że ten ćwierćfinał dał mu takiego pozytywnego kopa i pokazał, że
tak jak powiedziałaś, jest stworzony do grania o wysokie i duże cele, więc dla mnie szósteczka bez dwóch zdań. Absolutnie, tylko ta mowa ciała, która pokazała. Ta piłka, właśnie, którą skończył jeszcze właśnie, dzisiaj tak było widać, rozmawialiśmy cały o tym, czas że był taki. Cały czas widać było ogień w jego oczach, pewność siebie, więc dla mnie Olek od meczu ze Stanami to jest inny Olek Śliwka. Oskar? I to tylko potwierdza słuszność wyborów jednak i twardość charakteru i konsekwencja Grbicza. No i tutaj, bo taki powinien być ten twardy, konsekwentny, a nie ulegać temu, że coś powiedzmy... Że opinia publiczna mówi... Zaatakowa opinia publiczna, chcemy, żeby... Nie, to jest właśnie to, bo tak to można było wszystko zniszczyć. No tak, wszyscy się teraz cieszymy na to, że trener Grbicz na Olka Śliwkę stawiał od początku, bo to jest to odpłacanie, o którym zresztą Oskar też wielokrotnie w programach mówiliśmy. Ile dla Olka Śliwki od ciebie? Przepraszam, bo coś tu mi się zacięło, ale chyba jestem, tak? Mogę mówić? Jesteś, jesteś. Możesz mówić, a najlepiej, żebyś pokazał na palcach, ile, jaka ocena od ciebie dla Olka Śliwki. Znowu dyszka. To tak jak Olek przebił jedną z piłek, widzę, oburącz. Nie, no słuchajcie, no to oczywiście jest szóstka, ale ja podkreślę to jeszcze raz. Ja po poprzednim programie dostałem SMS-a od jednego z ludzi siatkówki, że jak to takie promowanie Olka, ale Olek dzisiaj ciągnął nam mecz do połowy trzeciego seta. Był liderem naszym w ataku, absolutnie ciągnący ten wózek od początku do końca. I dopiero później zaczęli wkraczać kolejni zawodnicy. Miał momenty dwa, może trzy, w których było trochę gorzej. Ale ten czwarty set, Oskar, przede wszystkim taki był troszkę. Ale to wszyscy mieliśmy zjazd. Ale tam to siadło nam wiele, bo tam w przyjęciu, nie wiem, tam było ile, 20% mieliśmy w końcu? Tam było bardzo słabo w tym czwartym secie. No 10 błędów, 20% w przyjęciu, no to ciężko się gra, żeby się zaczepić z tak grającą Brazylią po drugiej stronie. Bo nie wiem, bo mam mówić dalej. To tak, ale... tak. Nie, no bo jakieś mam tutaj dziwne dzisiaj zakłócenia, ale nie przejmujmy się. Taki był mecz też, górka dół. Ale słuchajcie, nie no, Olek tak jest stworzony do tych meczów i widzicie, stanęło na Nikoli, na tym trochę upartym dążeniu do tego, bo wiedział, co ten gościu daje w najważniejszych momentach. I zagrywka Olka robiła dzisiaj bardzo dużo krzywdy i atak to 60% nasz najlepszy skrzydłowy. Ogólnie, tak jak zgodzę się, Paweł, z tobą, nasi skrzydłowi dzisiaj musieli wykonać kawał, ogrom pracy, bo graliśmy bez środkowych, bo nie mieliśmy jak grać z tym środkiem, ale przede wszystkim wykonaliśmy bardzo dobrą pracę w przyjęciu. Bo my nie mamy wysokiego przyjęcia, ale mieć go nie mogliśmy, bo Brazylijczycy wywierali ogromną presję na tej zagrywce, a my popełniliśmy tylko trzy bezpośrednie błędy. Robiliśmy w tym meczu dokładnie to, co mieliśmy robić, czyli nie tracić punktów. Utrzymywać piłkę w grze i ratować się po prostu mądrą grą na siatce, a Olek był liderem dzisiaj w ataku. I oczywiście to jest szóstka, nie dziesiątka, ale podkreślenie tego, że w najważniejszym momencie to jest money time player, jak się okazało, i niezależnie od wyników jutrzejszego meczu, Nikola Grbicz za tą decyzję jest zwycięzcą, bo oczywiście liczy się teraz tylko o mecz o złoto, ale no postawił na jedną kartę, przyjmując wiele, ale Olek spłaca to w 100% i jeszcze raz to powtórzę. Przez dwa sety ciągnął nam Olek grę w ataku. Aż boję się pomyśleć, co by było, gdyby nie skończył tej piłki przy stanie na 14-12. Jakie by były joby na jego, a wytrzymał naprawdę taką presję w takim momencie. A to nie była wcale łatwa piłka, więc tym bardziej szacun za to, co zrobił w tiebreaku Olek. Tak, nie, słuchaj, bo się zamyśliłam jakoś. W ogóle myślę jeszcze o Olku Śliwce, bo tak mówisz, że wytrzymał presję i tak dalej, ale on mi zawsze jakoś tak się jawił jako taki zawodnik, który ma jednak takiego poker face'a, ma gdzieś coś w tej swojej głowie ułożone i on zgodnie z tym planem idzie, a to my mamy wokół niego więcej szumu tak naprawdę, aniżeli on sam. Dobrze, wracam, bo się rozproszyłam, bo zaczęłam się zastanawiać, czy przejść teraz do Bartka Kurka i o ataku dalej porozmawiać, czy o naszych środkowych
środkowych, o których też już wspomnieliśmy, bo do tej pory chwaliliśmy nasz środek przede wszystkim w turnieju i fantastycznego chociażby Kubę Kochanowskiego w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, a na Mateusza Bieńka spoglądaliśmy, bo wciąż mieliśmy w pamięci mecz z Brazylijczykami w Lidze Narodów, gdzie zagrywką po prostu tych Brazylijczyków zniszczył 7 asów, 6 asów. Mateusz Bieniek zaserwował wtedy. No dziś nie było asów, powiedzmy, i tą zagrywką aż tak Mateusz ich tam nie niszczył. Co powiemy o środkowych? Jakie oceny środkowym przyznacie wy po tym dzisiejszym spotkaniu, w którym, jak już wspominaliście, oni byli gdzieś schowani i rozwinąć się za bardzo nie mogli, panie Januszu? Piątka dla obu. Tak jest. Piątka dla obu. Dzisiaj nie było takiej możliwości, to już powiedzieliśmy, a więc, ale to jest najważniejsze, no bo gdyby sytuacja była taka, że w pewnym momencie by te skrzydła były słabsze, to byłoby szukanie na pewno gry i szukanie jakiegoś antidotum na zaistniałą sytuację. Natomiast jeżeli wychodzi ta gra, którą w pewnym momencie się prowadzi, to oczywiście mając tak wyrównany zespół, można sobie na wiele rzeczy pozwolić. A więc dzisiaj tymi głównymi, prawda, egzekutorami i tymi wykonawcami w świetle Jupiterów byli nasi skrzydłowi, natomiast ci robili swoje na środku, bo i bloki, wymloki, prawda, i w serwisie też nie było źle, mimo że tam miał, bodajże miał asa. Miał jeden i drugi. No tak, właśnie. Tak, znaczy, po jednym. Mieli, no. Wracając jeszcze do zagrywki, ja też mocna piątka dla obu naszych środkowych. Wracając jeszcze do Mateusza Bieńka, może nie było dzisiaj takich spektakularnych asów jak w wcześniejszym spotkaniu z Brazylią, ale on zagrywał 21 razy i naprawdę wyrządził sporo krzywdy tutaj. Jeżeli 21 chodzi... zagrywek, 3 błędy, 1 as. Tak. Mateusza, dokładnie. Jeżeli chodzi o Kubę, dołożył to było 18 bloki. Zagrywek, 6 błędów i 1 as też, czyli po asie chłopaki na przestrzeni. Ale mówiliśmy o tym bloku i Oskar o tym wspominał też na początku, że jeden Kuba dzisiaj 5 bloków, Mateusz dzisiaj 3 bloki, ale ile oni mieli jeszcze wybloków i dotknięć... Słucham? To zaraz wam powiem. No właśnie, ja czekamy na twoje... Tak, tak, zaraz to już można? Paweł, czy chcesz skończyć myśl jeszcze? Tak, nie, no, dawaj Oskar, jeżeli masz od razu tutaj na bieżąco to ile razy uczestniczyli w tym pasywnym bloku, to chętnie dobrze, posłuchamy. Dobrze, to poczekajcie, tylko żeby było wszystko po kolei, bo pan Janusz już po piąteczce dał. Pięć. Oskar, ile od ciebie? 5 minus. 5 minus dla obu? Dlaczego? Dla obu. Ja już wam powiem, że zacząłem w ogóle ten program w takiej, z taką myślą, że dam obu środkowym po 4+, z racji tego, że... Oj. Każdy się zaczął zastanawiać, komu tak dzwoni. No, to przepraszam mój, już wyłączam. 50 zł to kosztuje, wiesz o tym, kolego? No, jakiś złośliwiec, ale dobra, żebym się nie wybił. Zacząłem ten program z myślą, że to będzie 4+, z racji tego, że przyzwyczaili nas ci środkowi do tego, że to oni byli tymi wiodącymi postaciami na tym turnieju. I ten mecz bardzo źle się zaczął dla nich obu, bo w momencie jeszcze, kiedy mieliśmy takie dość regularne przyjęcie do siatki, Brazylijczycy polowali na tych naszych środkowych i ich powyblokowywali, a później nam spadło przyjęcie, już nie bardzo mieliśmy kiedy tym grać. Marcin Janusz potrzebował sporo czasu, żeby trochę puściły mu nerwy, bo o tym na pewno też za chwilę powiem, ale no nie było szansy, żeby oni mogli się wykazać w ataku. Natomiast jeśli chodzi o zagrywkę, no to Kochan po raz kolejny jednak ma dużo tych błędów, jeśli chodzi o zagrywkę, było aż 6. No i jego udział w blokowaniu, w zagrywce no niewiele nam dawał, bo ten jeden as no, rzeczywiście był pierwszym w ogóle naszym w tym meczu. Czekaliśmy na niego bardzo długo, ale ta zagrywka no niedużo nam dawała. Dużo lepiej, jeśli chodzi o Bienia, bo mimo 3 błędów, to on ma, przy jego zagrywce robiliśmy 50% punktów, więc 55% breaków, czyli dwie zagrywki, jeden punkt mieliśmy, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Ale przychodząc do bloku, jak zobaczyłem, bo chciałem właśnie wam o tym powiedzieć, Kochan ma 5 bloków punktowych i 8 wybloków, a Bieniu ma 3 bloki punktowe i 5 wybloków. I my bardzo dużo czarnej roboty robiliśmy tymi wyblokami, tak jak ja mówiłem na początku przy pierwszej mojej wypowiedzi, że gdybym miał statystycznie coś z gry, jakiś element, na który zwróciłbym uwagę, to był blok i to jest przełożenie w tych liczbach. Oni bardzo dużo czarnej roboty robili, ale... Dlatego jest ta piątka z minusem, bo jakoś byliśmy już przyzwyczajeni do tego, że ci środkowi to jest naprawdę top of the top. Dzisiaj trochę zostaliśmy przyćmieni na początku przez ich środkowych i Flavio i Lukasa, ale generalnie oni cały czas byli w grze.
i bardzo ważnych momentach dali nam też kilka wybloków, dlatego no nie może być niżej niż ta piątka. To nie może. Piątka, ten minus daje tylko i wyłącznie za tą wysoką poprzeczkę, którą sobie sami zawiesili. To prawda. Dobrze, przechodzimy do Bartka Kurka. Jaka ocena dla naszego lidera od was dziś? Ja już się wypowiedziałem w tym temacie. Tak. Dla Bartka Kurka już przyznaliście ocenę? Ja powiedziałem od razu, że trzech naszych skrzydłowych dzisiaj dla mnie dostaje po szósteczce bez dwóch zdań, więc ja zdania nie zmieniam. No Bartek kończy na plus 16. No w pewnym momencie był naszym, tak samo jak już o tym mówiliśmy, motorem napędowym. Jak nie było Semena, nie było Olka, to był Bartek. I Bartek nam tak naprawdę wypracował ten stan w tiebreaku do 7-4. Później miał ten taki swój ciężki moment, bo tam dwie czy trzy piłki nieskończone. No, ale no tak, ale tutaj wiesz, też wtedy pojawiło się pytanie o Janusza i o to, czy nie za prosto gramy. Bo skoro wiesz, Bartek Kurek raz nie, to czy powinniśmy od razu coś zmienić? Ale dobrze, do Marcina Janusza zaraz przejdziemy. Szóstki od pana Janusza Windery, Paweł Siezieniewski, szósteczka. Ja Bartosz Kurek, nic dodać, nic ująć. Oskar, czy faktycznie, czy coś dorzucisz od siebie? A ja ujmę pół oceny, 5+. Dobra. Bo jednak tak, sygnał po raz kolejny dał Bartek w tej breaku do ataku i zaczął z wysokiego C, ale później ten moment blackoutu, gdzie nie wiedzieliśmy, co mamy robić, bo nasz lider nagle zaczął się mylić, to za to mu zabiorę tą połówkę. Ale tak jak Paweł powiedział, no skończył na plus 16 i to jest znowu bardzo dobry mecz. Mam Bartek, ciągle bawię się tymi statystykami i nigdy chyba już nie trafię, ale w każdym razie w każdym meczu ma jakieś takie momenty słabsze. Nie gra, to nie jest ten mecz ze Stanami w fazie grupowej Ligi Narodów, gdzie po prostu jechał jak przeciąg przez całe spotkanie. W każdym z tych meczów na tych Mistrzostwach Świata ma moment, w którym gra słabiej. I zaraz przejdziemy, bo za chwilę będzie o Marcinie Januszu. Marcin Janusz bardzo długo pracował na początku trzeciego seta na to, żeby Bartek nam wrócił. Bo był taki moment, że Bartek nie kończył nic i trzy razy z rzędu Marcin wystawił do Bartka. To był początek trzeciego seta, gdzie ewidentnie było widać, że po wygranym drugim secie brakowało nam Bartka. I nie wiem, czy to była dyrektywa Nikoli Grbicza, czy idea własna Marcina, ale Marcin pracował na to z uparcie, mozolnie do tego, żeby Bartek nam wrócił. Od tego momentu ruszył i dopiero tam w czwartym secie zaczęło być trochę gorzej. Ale no ma taki Bartek trochę momenty, gra bardzo mocno czarno-biało. Momenty, że nikt go tam nie dotyka, a później są takie 3-4 piłki, w których się nie broni. No i w tym tiebreaku, gdyby nie przerzucenie gry na inną stronę, no to tak brakło nam lidera, tak? Statystyki go bronią i początek był fenomenalny, ale zgasł nam w tym tiebreaku, ale mamy, po to mamy dwóch liderów w reprezentacji. No i właśnie o to chodzi, o tym. A jeszcze nic nie powiedziałeś o jego zagrywce, nie zepsuł dzisiaj ani jednej zagrywki. No wiem. Więc to jest na pewno też duży plusik, bo ostatnio było chyba 5 albo 6, a dzisiaj faktycznie. 0 błędów, 16 zagrywek i dał asa, więc na pewno ta ocena, wiesz, ten plusik do tej oceny by się przydał jeszcze, nie? Dobrze, namówiłeś mnie. No, ale dobrze, na 5+ zostańmy, niech te oceny chociaż minimalnie się różnią. No i skoro mówiliśmy Bartka Kurka, to przejdziemy sobie płynnie do Marcina Janusza i do naszego dzisiejszego rozegrania. Myślę też w kontekście Marcinie Januszu, w kontekście Bruno i Fernando. Fernando, który dzisiaj nas mocno, szczególnie na początku, zaskakiwał fantazją w rozegraniu i mieliśmy duże problemy. Oni się z Bruno fantastycznie uzupełniali. Jak na tle rozgrywających brazylijskich waszym zdaniem wyglądał Marcin Janusz dziś? No ja oczywiście nie patrzę tak analitycznie jak Oskar, czy powiem, natomiast mówiliśmy, było na boisku tak naprawdę, no bo krótkie zmiany Grześka Łomacza, natomiast tutaj było trzech, jeden zaczął znakomicie, czyli Fernando, później był problem, trzeba go było zmienić. Bruno miał dobre... Nie, no ja zadrżałem, jak Bruno się pojawił. No właśnie, ale miał bardzo dobre momenty, a później też było tak. Także z tej trójki, jeżeli tak mówimy o tej trójce, najlepszy był Janusz, no bo grał praktycznie cały czas i jednak ten ciężar gry
utrzymał, a więc no, można tutaj oczywiście dyskutować nad tym, czy w pewnym momencie... No ale jeżeli, wiesz, no, grał oczywiście jedną stroną, grał Kurkiem, ale Kurek mógł to kończył, no przez cztery razy kończy, no ale w pewnym momencie przestał, no to przerzucił. Może ktoś by mógł powiedzieć, dobrze, ja pamiętam ten finał z Brazylią wtedy w 2014 roku, wtedy rozgrywał młody Drzyzga. I pamiętam, w pewnym momencie miał w tym ostatnim secie pewne problemy, zaczęły nas dochodzić, siedząco obok mnie Andrzej Niemczyk zaczął krzyczeć do Antingę, już zmieniaj, dawaj gumę, prawda, i tak dalej. I tam jeszcze, no mówi, świetny trener, ale nie ma tego wyczucia, co ja, mówi do mnie Niemczyk o Antigę, ale Antiga w tym momencie właśnie dokonał tej zmiany, prawda, i wpuścił wtedy gumę, guma przerzucił z kolei ciężar na Mikę, który zagrał ten finał w ogóle fantastycznie. No, ostatnią piłkę skończył w Laszlo, prawda? I MVP, najlepszy atakujący. No, drużyna, żeby być mistrzem, nie może tylko posiłkować się jednym zawodnikiem, takim prawdziwym mistrzem. Więc tutaj ta wymienność jest szalenie istotna i w moim odczuciu absolutnie w ogóle i w przekroju, jak na razie tego całego turnieju, został tylko jeden mecz, wielki finał, jak dla Janusza to jest wielki sukces, że on w ogóle ten cały turniej udźwignął, mówiąc krótko. Oskar? Marcin Janusz. Marcin imię, Janusz nazwisko, bo się dopytujecie na czacie, jak to w końcu jest. Marcin Janusz, Janusz od ciebie ile otrzymuje? 5,5. 5,5? Tak. 5 pluszek. Chcesz na Oskara przerzucić, Paweł? Teraz ciężar analizy gry. Nie, pewnie zaraz to analitycznie powiem. Mi ciężko ocenić jest Marcina. Ostatnio dałem mu 5, chociaż się z Oskarem trochę różniliśmy w swoich ocenach. Dzisiaj dam mu 4 z plusem. Czyli to ile Oskar przyznał Marcinowi za mecz ze Stanami? Tak. No. Sam dałem. Z plusem, plusa dorzuciłeś chyba... Ale trójkę. Trójkę z plusem. No tak, a faktycznie, ale plusa dorzuciłeś za tę akcję w zagrywce Marcina, tak. Wtedy. No było troszkę sporo niedokładności. Tak, Marcin, tak jak każdy z naszych skrzydłowych, też miał lepsze i gorsze momenty w tym spotkaniu i też troszkę falował. W pewnym momencie wydawało mi się, że brakuje mu pomysłu na to, jak poprowadzić grę reprezentacji, bo no nie miał łatwego zadania. No dzisiaj też te liczby w przyjęciu no nie wykręciliśmy, nie mieliśmy jakichś oszałamiających, więc musiał się też troszkę nabiegać. No dzisiaj musiał w pewnym momencie zrezygnować z gry środkowych i przerzucić grę całkowicie na skrzydłowych, a tam czasami brakowało jednak dokładności i tempa. Dobrze nasi skrzydłowi dzisiaj byli w dobrej dyspozycji i poradzili sobie z tymi, z częścią tych trudnych piłek. Brakowało mi trochę też Pajpa, ale on się później uruchomił z tym Pajpem, szczególnie właśnie w drugim i trzecim secie. 4,5. No. Oskar na pewno zaraz coś dopowie sensownego, więc czekamy na to, co pan Oskar powie na temat gry Marcina Janusza. Ocenę to ja wam zdradzę na samym końcu, natomiast powiem... Tak budujesz napięcie. Buduję napięcie i zacznę od tego, że pierwsze dwa sety były bardzo słabe. I posypał się na dzień dobry jemu plan gry właśnie obudowany na naszych środkowych, którzy dopiero co świecili, rządzili na siatce z Amerykanami, a tutaj na dzień dobry Brazylijczycy ewidentnie polowali na nich i zatrzymali środkowych. I nagle tak miałem trochę wrażenie, że... to co ja mam teraz robić? I pierwsze dwa sety to trochę, to oczywiście z dużym plusem za to, że tam była jednak spora promocja Olka Śliwki, który był w gazie, ale było dużo niedokładności, dużo też niedokładności, jeśli chodzi o piłkę do Kamila Semeniuka, bo Kamil ma kiwkę jako swój taki argument pod tytułem od czasu do czasu tam kiwnę, żeby im się namieszać w szykach. Natomiast dzisiaj Kamil bardzo często kiwał, bo te piłki były na siatce i był może nie super niedokładny, ale dwa pierwsze sety no nie były dobre. Nie były dobre. Ale od trzeciego seta, właśnie od tego pierwszego ataku, o którym mówiłem, Kamila po prostej i w budowaniu Bartka Kurka, gdzie uparcie, mozolnie Marcin pracował nad tym Bartkiem, żeby on wrócił nam do takiej regularnej gry, zaczęło puszczać Marcina. I w pewnym momencie, bo tak jak Paweł powiedziałeś, ten mecz był bardzo ciężki dla rozgrywającego, bo my mamy w sumie 33% i oprócz tego pierwszego seta, w którym zbliżyliśmy się do 50%, no to my mamy tam po 4-5 piłek takich, gdzie Marcin Janusz de facto mógł coś decydować i kreować grę.
ale od tego właśnie budowania Semena, Bartka, nagle Marcin zaczął ryzykować na środku siatki. Pamiętacie taką akcję, kiedy Kuba Kochanowski obejmował Marcina Janusza, bo wreszcie skończył swój atak. Z tym od trzeciego seta Marcin był już naprawdę bardzo dobrze grającym, rozgrywającym. I ja mu dam piątkę, dlatego że przy tak jednak ważnym meczu, jak wiem, z półfinału Mistrzostw Świata dla debiutanta w reprezentacji Polski, odnalezienie siebie w trakcie gry i takie złapanie odpowiedniego rytmu i takiego zrozumienia drużyny, bo Marcinowi nigdy nie brakuje jednej rzeczy. On rozumie drużynę na boisku i on potrafi właśnie odbudowywać zawodnika, przykryć zawodnika, choćby sam tiebreak, gdzie najpierw było naprawdę wszystko do Bartka, ale kiedy Bartek się zaciął, to już nie było Bartka. To jest ogromna siła Marcina Janusza, że on potrafi to rozumieć, a odbudowanie się i zwiększenie jakości przy tak ciężkim meczu, no to tylko stanąć i bić brawo. Dlatego ja mu dam piątkę. Szóstki nie ma szans, bo tam było za dużo niedokładności jakościowych już, bo do wyborów zawsze możemy się... On zawsze może mieć rację, a ja mogę tego nie widzieć. To zawsze się można przyczepić. Ale jeśli chodzi o jakość, było coraz lepiej przy bardzo, bardzo trudnym spotkaniu dla rozgrywającego. Tak jak już wcześniej w wielu spotkaniach mówiłem, no ciężko rozgrywającemu kreować grę, kiedy ma się 3-10 do rozgrywania, a też bardzo dobrze graliśmy w kontrach. I nie wiem, czy tak zwróciliście uwagę, ale my mieliśmy takie właśnie momenty, w których jeden zawodnik błyszczał bardzo mocno. I to jest też sztuka Marcina Janusza w tym meczu, że on potrafił rozumieć, który zawodnik w którym momencie błyszczy, bo my popatrzymy, przegraliśmy dzisiaj w tym meczu na pozytywnym przyjęciu, ale mamy 59% w kontrze. I dzisiaj, tak jak w meczu ze Stanami mówiłem o tym, że było sporo, było kilka niedokładności w kontrach, to dzisiaj decyzje i jakościowo w większości wypadków Marcin Janusz grał bardzo dobrze. Także mnie niezwykle cieszy to odbudowanie, takie zbudowanie siebie w trakcie meczu i zbudowanie innych zawodników. Był od Marcina Janusza, który powiedziałeś debiutant, przejdziemy do zawodnika na koniec, który doświadczony jest praktycznie najbardziej w tej kadrze, czyli do Pawła Zatorskiego. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle wyjdzie na to spotkanie z Brazylią, bo jak się okazało, wejście Kuby Popiwczaka w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, to nie był przypadek, nie była zagrywka, a faktycznie gdzieś tam zgłoszenie Pawła Zatorskiego, że nie czuje się do końca okej. Okay. Ostatecznie Pawła Zatorskiego w tym meczu zobaczyliśmy i na jaką ocenę u was Paweł Zatorski się zapisał? Panie Januszu, proszę bardzo. Paweł, niech teraz zacznie. Dawaj, Paweł. Albo możemy od Oskara zacząć, żeby odwrócić kolejność. Oskar. No tak, to... Dobrze. Ja się śmieję, bo właśnie Ola, tak, doszyłem ja teorię po poprzednim meczu, że tam była zagrywka pod tytułem daj mi Kuba obronę. Ale ona miała sens, więc wiesz, więc to było dobre. No później się... I wręcz powiem, że dzisiaj była potrzebna. Mhm. Bo tak jak powiedziałem o przyjęciu, zrobiliśmy dokładnie to, co mieliśmy zrobić. To dzisiaj niestety od Pawła bardzo dużo piłek się odbijało niekontrolowanie. Niestety to była ta trochę gorsza wersja Pawła w obronie, bo przyjęcie absolutnie bez dwóch zdań, wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Statystyki mówią 35%, ale statystyki to my dzisiaj wrzucamy do kosza. Było wszystko okej, jeśli chodzi o przyjęcie. W obronie było... No nie było dobrze. No ale miał te swoje 6-7 obrąc, tak jak mu naliczyłem podczas spotkania. No ma, poczekaj, to akurat 7 to Brazylia. No nawet ma 9. No, to jest chyba niezły wynik jak na libero. Tak, no chociaż Thales dzisiaj... Taki, który się po ale o Thalesie też już mówiliśmy, że w statystykach gościł jako najlepszy obrońca tego turnieju do tej pory, tak więc... No statystyki to są zawsze do sprawdzenia, jeśli chodzi o obronę. Ale ja wam powiem jedną rzecz, która niestety trochę rzutuje na moją ocenę, która nie jest zła, bo daje czwóreczkę Pawłowi. To jest akcja w czwartym secie, właśnie o której mówiłem, 12-11 bodajże, już sobie szukam. 12-11 dla nas, jeśli się nie mylę. Wyblokowujemy piłkę i Paweł dogrywa tą piłkę tak zwanym, no nie tak zwanym, uderzeniem, plasując do góry i nie dogrywa jej dobrze.
i zamiast grać dobrą kontrę, gramy highbola, którego niestety zamieniamy na stracony punkt, bo Semen musiał splasować, dostał pod nogi. Nie można w siatkówce nigdy zrzucić na jedną akcję, ale to była super kluczowa akcja czwartego seta. Bo my napędzaliśmy się i łamaliśmy tych Brazylijczyków, już mieliśmy ich tak, wiecie, jak w jakiejś grze karate, już mieliśmy na kolanie i się wycofaliśmy z tego. I to było bardzo złe dogranie Pawła. I tiebreak 8-8, wystawiona piłka, wystawa Zatiego, bardzo zła. I oczywiście każdemu się może zdarzyć i na tym mistrzostwach, choćby w poprzednim meczu chwalony przeze mnie Olek Śliwka do kwadratu, też się pomylił w dość ważnym momencie, ale od kogo możemy wymagać trochę więcej, jeśli chodzi o taki mecz jak dzisiaj, to od Pawła Zatorskiego. I to była jedna z też takich akcji, za które mogliśmy zapłacić cenę zwycięstwa w tym spotkaniu. Bo wybroniliśmy Semen wybronił instynktownie piłkę jedną ręką i Zati z czwartego metra wystawił 3 metry za boisko i na 5 metr. I musieliśmy piłkę tą przebić. Dlatego te dwie akcje dla mnie to są takie dość duży zarzut. Natomiast absolutnie nie grał dzisiaj Paweł źle. Dostaje ode mnie 4, to było dobre spotkanie. Widzieliśmy lepsze Pawła w tym całym turnieju, ale te dwie akcje były super, super kluczowe, a rozmawiamy o niezwykle dramatycznym tiebreaku, 5-setowym meczu, gdzie właśnie jedna taka piłka może zmienić wynik tam na korzyść rywali. Dlatego tutaj zabieram za każdą akcję po jednym punkcie. No. Czwóreczka od Oskara, a ja jestem ciekawa, czy wy zgadzacie się z tymi naszymi ocenami, z ocenami panów, czy się nie zgadzacie. Zaraz pojawi się tutaj numer telefonu, więc jeżeli macie ochotę, to zachęcamy do połączenia się z naszym studiem. I wracamy do was, panowie. Ja dorzucę plusika, 4,5 ode mnie. Zgadzam się z tym z Oskarem. Ja szczególnie zadrżałem w tiebreaku, jeżeli chodzi o tą akcję, o której wspominał Oskar tutaj po tej obronie Kamila Semyonka i wystawie Pawła Zatorskiego, bo to jest rzeczywiście, tu się ważyły losy tego spotkania i taka ważna kontra i wystawa, no nie najlepsza Pawła i tutaj mogło się to różnie potoczyć. Na szczęście skończyło się, jak się skończyło. Natomiast dorzucam mu plusika za te 9 obron, bo może dzisiaj parę razy rzeczywiście piłka się od niego odbiła i nie słuchała się go, mówiąc kolokwialnie, ale te 9 obron swoje zrobił, a w przyjęciu był naprawdę dzisiaj ważną postacią. Nie wykręcił oszamiających liczb, ale rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj Brazylijczycy postawili naprawdę na maksa w polu serwisowym i przede wszystkim zero błędów, nie oddawał piłek bezpośrednio, więc kupę piłek ciężkich utrzymał nam w grze, co dawało nam szansę do wyprowadzania kontrataków. Więc dla mnie dzisiaj 4,5. Dla mnie 5. Ja nie widzę w tej drużynie słabych punktów, to znaczy można mieć słabsze elementy, słabszy moment jednak, ale za chwilę znowu będzie dobrze, że drużyna w takim stylu jednak awansuje do finału. No, tym bardziej na plus dla całości zespołu i między innymi oczywiście również Pawła jest to, że mimo tych wahań, które były przecież w tym spotkaniu, jednak to my żeśmy awansowali, bośmy wytrzymali ten pojedynek do końca. I to, co było wspominane, no widać było, że te bomby szły w jego kierunku, on to przyjmował. A plus te 9 obron, o których Paweł mówi, to też jest istotne, że tu w jednej czy drugiej popełnił błąd, to absolutnie w meczu o takiej skali emocji i takim ciśnieniu, że po prostu awans do finału jest tuż, a dla Polaków jednak przegrana w tym półfinale i nawet zdobycie brązowego medalu, myślę, że byłaby porażką. Także 5 jak najbardziej. No, zresztą pamiętamy nastroje Mistrzostw Europy w ubiegłym roku, no jak właśnie walczyliśmy o brąz. Oczywiście chwała naszym siatkarzom, ale był ten niedosyt i myślę, że nasi siatkarze też niedosyt by mieli, gdyby ten tiebreak skończył się inaczej, ale my mamy już pierwszy telefon, więc odbieramy i słuchamy. Halo, halo, kto się z nami połączył? Halo, dzień dobry, dobry wieczór, witam. Maciek Stychowa z tej strony. Ja tak dzwonię, no bo po prostu niesamowite emocje, które dzisiaj mogliśmy oglądać i to, że jako po raz trzeci z rzędu polska reprezentacja jest w finale Mistrzostw Świata, to jest coś niesamowitego, ale w nawiązaniu do dzisiejszego meczu. Ja tak przeglądam sobie czat i czytam odnośnie naszego rozegrania dzisiejszego. Ja tak sobie myślę, że przy tym poziomie meczu, przy tak bombowych zagrywkach z obu stron, no to przy tym przyjęciu, to co my robiliśmy
to, co nasz rozgrywający robił, to, co Janusz rzucał nam na skrzydła i nasi skrzydłowi, co robili z tych piłek, to po prostu jest coś wspaniałego i aż mnie razi to, że gdzieś tam takie złe opinie na temat przyjęcia, bo trzeba na temat rozegrania, bo musimy zwrócić uwagę na to, jak przyjmowaliśmy i co przyjmowaliśmy. A generalnie cały mecz to po prostu coś wspaniałego i cieszę się, że u was w kanale sportowym można takie fajne podsumowanie tego wszystkiego zobaczyć i lecimy po złoto. Tak bym powiedział. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za ten speech. Tak jest, lecimy po złoto. Lecimy dalej. No i fajnie, kibice siatkarscy mają jednak sobie coś takiego, że nawet jeżeli my byśmy chcieli znaleźć jakieś minusy, jakieś mankamenty zawodników, to wezmą ich w obronę. Czat faktycznie różnie i co do niektórych decyzji i wyborów i tych ocen, które tutaj padły, się nie zgadza, ale święte prawo macie do tego. My cieszymy się z tego, że biało-czerwoni mimo różnych momentów i mimo rzeczy tych słabszych, które się pojawiały w meczu, doprowadzili do tego, że grają w finale Mistrzostw Świata, drodzy państwo. Czekamy na wasze kolejne telefony, a tymczasem spełnimy prośbę z czatu, czyli poprosili nas jeszcze widzowie o ocenę dla trenera Grbicia. Jaką tą ocenę przyznać, ale spokojnie, uruchomię Oskara, żeby nam tam nie usnął przypadkiem po drugiej stronie linii. Oskar, trener Nikola Grbić. Już trenera nawet zaczynamy ocenie. No tak. To już wchodzimy głęboko. Ja zacznę od tego. Znaczy, wiesz co, myślę, że twoja ocena będzie wysoka, bo cytując trenera Grbicia, no te słowa pokazały, że to jest gość, który trzyma tę kadrę o tak i ma jaja, no. Zacznę jeszcze od tego telefonu. Bardzo mnie serce mi się raduje, że są jeszcze kibice w Polsce, którzy potrafią widzieć dobre rzeczy w rozgrywającego. Niezależnie, czy to jest Marcin Janusz, czy jakikolwiek inny polski rozgrywający. To bardzo trudna pozycja i fajnie, że ktoś to pozdrawiał serdecznie, ktoś to docenia. Co do ceny Nikoli. Ja uważam, że jesteśmy, Olu, jeden mecz za wcześnie, żeby cokolwiek, raczej żeby już wystawiać finalną ocenę. Natomiast jeżeli chodzi o dotychczasowe jakby zasługi albo to, co osiągnął ten trener z nami. Wiesz co, ja o wybory może po prostu też pod tym kątem, o decyzje takie podczas meczu i tak dalej, bo wiesz, że trenerów jest 40 milionów przed ekranami i każdy by zrobił coś inaczej. Wspomnieliśmy w programie o tym, że jednak te wybory trenera Grbicia do tej pory okazują się celne i może jak nie byliśmy do tego przekonani na początku, tak teraz coraz bardziej chyba jesteśmy. Dobra, no to jeśli chodzi o wybory samego dzisiejszego meczu, to dostanie jednego minuska, bo ja też jestem wśród tych 40 milionów i też zawsze gdzieś się można doczepić. Ogólnie wybory, które dokonał na przestrzeni całego sezonu, go bronią w 120%, jak nie w 200%, i za to brawa. Bardzo mi się podobał ten czas, ten motherfucker. To trzeba być naprawdę twardym tutaj wewnątrz, żeby nie krzyczeć, a powiedzieć i uśmiechnąć się do swoich zawodników. Panowie, to jest wasz czas. I szczerze powiedziawszy, wiadomo, że medal to jest medalem i ten medal na szyi zawsze fantastycznie wisi, ale to są te mecze, które zawodnicy chyba będą pamiętają najbardziej. Takie ciężkie i to jest ten owoc pracy przez lata, żeby zagrać takie spotkanie. Żeby zejść z parkietu z uśmiechem na ustach po niesamowicie ciężkim spotkaniu wygranym 3-2 i że nie pękliśmy, a on im po prostu wysłał prosty sygnał. Panowie, to jest ten moment, jesteście na to gotowi. Natomiast za co minusa? Ogólny obraz zagrywki w tym meczu to jest temat, który też chętnie chciałbym poruszyć, ale minusem są trzy zagrywki zepsute Łukasza Kaczmarka, bo koncepcyjnie nie pasowało mi w tym meczu utrzymanie zwierza. Nie chodzi o efekt jego zagrywki, chociaż już przy trzeciej to też trzeba było się zastanowić. Natomiast zagrywka w dzisiejszym meczu, podobnie jak z meczu z Amerykanami, wyglądała w naszym wykonaniu jako idziemy na rympał. Raczej idziemy na przepał, bo rympał to złe słowo, na przepał. Idziemy zagrywać maksymalnie, ile mamy w ręku. Bartek Kurek nie psuje zagrywki, brawo. Na tym Bieniu swoją zagrywką sporo zrobił krzywdy, ale dzisiaj jednym z najlepiej, najwięcej dającej tej drużynie był Olek Śliwka, a drugim był Marcin Janusz. Bo mówiłaś o tym, Ola, że ja przed meczem jeszcze z Brazylijczykami mówiłem, żeby ustrzelić Leala.
I rzeczywiście 23% w przyjęciu to jest fatalny wynik, bo można byłoby tak powiedzieć, ale my zagrywaliśmy dzisiaj tak, jak chcieli Brazylijczycy. Czyli mocno, oni bardzo dużo tych piłek po prostu bronili, a później sobie te mecze, tą grę po prostu układali na siatce, a my potrzebowaliśmy zmiennej zagrywki. I przykład z tiebreaka. 7-4 prowadzimy, Brazylijczycy biorą czas po serii bodajże dwóch z rzędu zagrywek Bienia, po takich petardach i po czasie prosił się skrót, a najlepiej prosił się flotem skrót. A my idziemy po raz kolejny na 120%. Nie chodziło w tym meczu, żeby cofnąć rękę. Chodziło o zmienność zagrywki, której nam brakowało, bo my nie zapunktowaliśmy za dużo dzisiaj w tym meczu z Brazylijczykami. Odrzucaliśmy ich od siatki, ale to była gra, którą Brazylia lubi. I ten minus, bym powiedział, że rozumiem podwójną zmianę i że Łukasz Kaczmarek w takim zwyczajnym meczu zostaje na zagrywkę, bo ona jest na pewno dużo silniejsza, chociaż zagrywka Łukasza w poprzednim meczu też nie dużo dała, ale w dzisiejszym meczu to Marcin Janosz był ważniejszym zagrywającym i Olek Śliwka był ważniejszym zagrywającym niż taki idący na 120%, bo my zrobiliśmy tylko 3 asy w 5 setach, zagrywając jakościowo, prędkościowo bardzo dobrze. Ale weszliśmy, daliśmy się zaprosić, podobnie jak z Amerykanami, do gry. Taką, jaką Amerykanie i Brazylijczycy chcieli. A my mamy argumenty do tego, żeby trochę pokąsać bardziej. I tutaj bym się do tego jednego przyczepił, ale to taka polska mentalność wyszła, tak? Nie, spokojnie, bardzo ciekawe. Dobrze, że mamy jeszcze jeden mecz, żeby siatkarze mogli odpowiedzieć na to, co mówisz, czyli tak, tą zagrywką w finale się popisać, bo potrafią i to wiemy. Mała przerwa dla nas, bo mamy telefon i posłuchamy, co ma do powiedzenia nasz widz, widzka, halo, halo, z kim mamy przyjemność. Cześć, tutaj Tomasz. Cześć, Tomek. No cześć. Słuchajcie, ja mam same plusy, tak? Jeżeli miałbym oceniać, no to nie wiem, same dziesiątki bym dał. Trochę porównując to do skoków narciarskich, to dla mnie same dwudziestki. Powiem wam, że mega. I bardzo to się rzadko zdarza. Tak, to bardzo mi się podoba ten trener, ponieważ taki spokój, to jest zupełnie przeciwieństwo poprzedniego trenera, no, który miał też wspaniałe sukcesy i wiele osiągnął, ale mi się bardzo właśnie taki spokój podoba, taki profesjonalizm. Tu widać taki lekki uśmieszek, jak było zbliżenie kamery, kiedy tam zdobywaliśmy punkty. No nie, no to jak najbardziej na plus. Tam nie będę się wypowiadał o jakichś tam zmianach, bo nie jestem jakby profesjonalistą, jestem zwykłym amatorem, kibicem, który cieszy się siatkówką, cieszy się każdym punktem. Nie wiem, ile dzisiaj kilometrów zrobiłem, ale na pewno te 10 tysięcy kroków oglądając mecz to z pewnością. Więc jestem szczęśliwy. I takie mam jeszcze pytanie do Oli, nie wiem, czy twój jakiś artykuł o siatkówce albo o skokach będzie w kwartalniku, albo będziesz miała taką możliwość napisania, ale to już w wolnej chwili, jak będziesz mogła odpowiedzieć. Dziękuję za połączenie i dalej was słucham. I jutro kibicuję, zmieniłem plany, żeby tylko móc obejrzeć ten mecz. więc dzięki i dobrego wieczoru. Bardzo dziękujemy, no i życzymy tobie i wszystkim kibicom jutro również wspaniałych emocji. No właśnie, co do kwartalnika, panowie, wy już zaopatrzeni? Mam nadzieję, że tak, i nasi widzowie także. No to ciekawa kwestia, może i coś tam by się skrobnęło. Porozmawiamy, wrócimy do tego, ale na razie wracamy do naszych siatkarzy, którzy już jutro powalczą w wielkim finale Mistrzostw Świata. Z kim to się okaże jeszcze, ale wróćmy na chwilę do trenera Grbicia. Czy wy chcecie przyznać trenerowi ocenę? Tak? Ja jak najbardziej. Uważam, że w tym momencie to jest absolutnie szóstka. Nie ma w ogóle dyskusji, natomiast mówię na tym etapie. Mhm. Natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądał jutro, ale bez względu na to on już wiele rzeczy naprawdę wygrał w tej krótkiej pracy z reprezentacją. Podoba mi się gra tej drużyny, podoba mi się prowadzenie, podobają się jego wybory. Chwilami, obserwując przez te kilkadziesiąt lat siatkówkę, bywało różnie, no ale teraz mówię, te ostatnie 20 lat to jest czas również wzmożonych oczekiwań, to znaczy my już nie zadowalamy się tym. Ja pamiętam przed laty, jak przyjechałem do Szczyrku, może właśnie 20 lat temu, już nie będę mówił, z kim wtedy ten wywiad robiłem, pytałem się, na co możemy liczyć, a zbliżały się mistrzostwa
świata wówczas i pytałem, no i tak zostałem, nie no, Rosjanie za silni, Włosi, świetna taktyka i tak 6-7 zespołów już było wymienionych, no i to okazało się, że 7-8 miejsce, tak mniej więcej, ja mówię, no to jak tak można jechać na mistrzostwa z takimi oczekiwaniami, no. A później się to naprawdę poważnie wszystko zmieniło i dzisiaj my już jesteśmy tak, powiedziałbym, rozkapryszeni chwilami, że nie no, musi być złoty medal. No oczywiście, ale takie podejście mi się podoba, no bo mamy potencjał, mamy drużynę. To nie oznacza, że mamy wszystko wygrywać, no bo wiemy, jak potrafią zagrać Francuzi, co pokazali na Igrzyskach Olimpijskich, jak bardzo ciekawą drużynę, bardzo młodą, bardzo interesującą mają Włosi. Także, prawda, Amerykanie no, bywali lepsi niż w tej drużynie, ale też mieli jakieś tam swoje problemy również, prawda, zdrowotne. No ale my już od lat, to już mówiliśmy o tym, od 2006 roku, od tego wicemistrzostwa świata zdobytego z drużyną Lozano, no liczymy się. Prawda, ten 2010 rok to był wyjątkowe mistrzostwa świata. To byłem, wracałem wcześniej, bo też zostałem odwołany z obsługi, no bo Polacy odpadli, to trzeba było szybciej wracać. Ale ja pamiętam jeszcze Nikolę Grbicza, pamiętam, oglądałem, byłem w Sydney, na igrzyskach oglądałem ten finał, który wygrali z Rosją, prawda. Patrzyłem, później rozmawiałem z trenerami, między innymi z Trawicą w 2003 roku w Karlsruhe podczas Mistrzostw Europy, jak opowiadał właśnie o tej drużynie, generalnie o tych układach, jakie tam są, kto tam rządzi tak naprawdę. I rządził Nikola Grbicz razem ze swoim bratem, taka była prawda. No i tam jeszcze dochodził Wujewicz, prawda, i jeszcze tak dalej. Także to jest facet, który rzadko się uśmiecha, ale myślę, że praca z polską reprezentacją, tak samo jak z Aksą, sprawia mu dużo przyjemności, bo chyba uśmiecha się częściej niż kiedykolwiek. Praca z taką kadrą, tak no szeroką właśnie reprezentacją, z takimi siatkarzami, ja myślę, że to musi być przyjemność. Mamy dla was jeszcze taką grafikę, którą jutro uzupełnimy, która pokazuje, kto wygrywał Mistrzostwa Świata od 1990 roku. Słuchajcie, tu aż się prosi, żeby wpisać Polska. Polska po raz trzeci z rzędu, marzyłoby nam się, to byłoby pięknie, ale... Ale ja proszę myślę, że zauważyć, Olu, przepraszam. Tak, proszę. Włochy to był Velasco, prawda, Argentyńczyk. Fantastyczny trener, wielki profesor. Brazylia to był Rezende, a u nas jest trzecie mistrzostwa świata, trzeci trener. Różny trener, prawda? A jak dołożymy do tego jeszcze srebro z 2006, to też był inny trener. No tak, to prawda. Tak, no ale to czyli u nas trener może się zmieniać, ale stałość jest w sile reprezentacji Polski. Ten skład mamy piękny. Powiedzmy słowo, co prawda, no nie wiemy, z kim w tym finale zagramy. Ja zawsze się pytam, z kim byśmy woleli. To jest pytanie na zasadzie po prostu, z którą reprezentacją grałoby nam się łatwiej, lepiej, bo po prostu tego złotego medalu chcemy. Włosi czy Słoweńcy? Ja bym wolał chyba, żebyśmy się spotkali ze Słoweńcami. Nie wiem, jakoś marzy mi się finał ze Słowenią. Boję się trochę tych Włochów, bo ci Włosi się naprawdę po tym meczu z Francuzami mocno poczuli i widać, że będą groźni, ale to już nie chodzi o to, kto będzie jutro po drugiej stronie siatki. Chciałbym po prostu, żebyśmy pokonaliśmy Amerykanów, pokonaliśmy Brazylijczyków, chciałbym, żebyśmy wyrównali rachunki, spotkali się ze Słowenią i pokazali tak naprawdę, kto dzisiaj jest dominatorem, jeżeli chodzi o męską siatkówkę na świecie i żebyśmy się spotkali z reprezentacją Słowenii. A jaka ocena dla Nikoli Grbicia jeszcze? No, szóstkę. No. Do czego mogę się przyczepić tak naprawdę? Spokój, charyzma, pewność siebie. Podoba mi się to, co jest w tym trenerze. Ono ewidentnie udziela się naszym zawodnikom. Tam widać chemię w tym zespole. Natomiast nie zapomnijmy też jedno. Konsekwencja Nikoli Grbicza, konsekwencja jego wyborów doprowadziła nas na razie do tego miejsca, w którym jesteśmy. A możemy jutro być jeszcze na tym takim wymarzonym naszym miejscu, chyba przez wszystkich wyczekiwanym. Więc ja na razie oceniam jego pracę naprawdę bardzo dobrze i podoba mi się przede wszystkim to, jak wygląda nasza reprezentacja, gra nasza reprezentacja, jak co po niektórych zawodników, mówiąc kolokwialnie, pociągnął za uszy trener Nikola Grbicz i odkopał ich czy po sezonie ligowym, czy przygotował ich do sezonu reprezentacyjnego. A pewnie na większe i głębsze analizy to przyjdzie czas jutro, ale na razie no, wystawiam mu najwyższą ocenę z możliwych. Oskar oczywiście tam dorzucił swój kamyczek o takich niuansach, ale można byłoby się czepiać teraz do paru decyzji. Ja nie patrzę na to jak na czepianie, tylko na elementy, które możemy poprawić przed kolejnym meczem, czy gdzieś zwrócić na nie uwagę. Nie było tak u poprzednich trenerów. Co mi się jeszcze, kończąc moją wypowiedź, podoba, że zbudował kolektyw,
gdzie każdy z tej czternastki zawodników jest mega ważny. Każdy ma do spełnienia jakąś określoną rolę i nie boi się nieszablonowych zagrań. Pokazał to z Popiwczakiem. Oczywiście możemy mówić, że tam była kontuzja Zatora i nie do końca wszystko grało należycie z jego zdrowiem, ale to, jak sobie przygotował poszczególnych zawodników na poszczególne pozycje. Tam schodzi jeden, wchodzi następny, jest gotowy do gry, czuje się pełnowartościowym reprezentantem i to mi się mega podoba w tej grupie, więc dla mnie jak najwyższa ocena dla trenera Grbicza. Kropka. A słuchajcie, mogę coś jeszcze dorzucić, bo a propos tego przygotowania. Mogę, czy już musimy kończyć? Możesz. Bo a propos tego przygotowania, to wiadomo, że lubimy sobie też trochę porównywać i mamy na przekroju, powiedzmy, dwóch sezonów ostatnich dwa bardzo ważne mecze, czyli te ćwierćfinały. I w meczu z Francją na Igrzyskach Olimpijskich wyszedł trochę brak planu awaryjnego, czyli w pewnym momencie po tym, jak okazało się, że no Michał Kubiak jednak nie jest w optymalnej formie fizycznej, to najpierw ratowaliśmy się Olkiem Śliwką, a za chwilę też Kamilem Semeniukiem i w zasadzie w ciągu jednego meczu zagraliśmy trzema zawodnikami na jednej pozycji. A zwróćcie uwagę na to, że przy naprawdę stabilnym budowaniu zespołu, w którym raczej mieliśmy wrażenie, że tam nie ma szans na jakiekolwiek zmiany, jednak zespół był przygotowany do czegoś takiego, jak to, że Kamil Semeniuk może nie zagrać. I na meczu ćwierćfinałowym graliśmy parą Fornal-Śliwka i ta para zagrała jedno spotkanie na Memoriale Wagnera w takiej kompozycji. Byliśmy przygotowani nawet do takiego wariantu, którego nikt by prawdopodobnie nie przed sezonem nawet nie założył. Tak, że może w tym ważnym momencie, ja mówiłem na początku Ligi Narodów, że my musimy się przygotować do tego, że może się zdarzyć, że Bartek Kurek zagra słabsze spotkanie, ale o Kamilu Semeniuku to my nigdy nic nie mówiliśmy w ten sposób. I bardzo rzadko Kamil jakby schodził z parkietu, a my byliśmy przygotowani również do tego wariantu. Mimo tych takiej stabilnej, bardzo mocno żelaznej szóstki, którą budował dookoła Nikola Grbicz, był gotowy na wariant awaryjny, wariant typu C. Za to wielka szóstka się należy, ale oczywiście wróćmy, zejdźmy na ziemię, jutro jest finał i dopiero możemy podsumowywać ten sezon. Widzicie, ja tak się pytam, z kim byśmy woleli, bo ja się tak rozpędziłam, a przecież tutaj już trwa mecz Włochów ze Słowenią. Włosi prowadzą 1-0. Tak więc zaraz nie będę musiała się pytać, tylko będziemy wiedzieli. Ale jeszcze zanim zakończymy program, to odbierzemy ostatni telefon. Halo, halo, czy mamy wciąż ciebie na linii? Halo, cześć. Paweł z Gdańska. Cześć, Paweł. Ja mam pytanko, takie temat do zarzucenia. A propos dzisiejszego meczu, czy nie uważacie może, że troszeczkę za mało dzisiaj pograliśmy środkiem? Czy może został Janusz może przeczytany przez Brazylijczyków, że tak powiem? Bo tak przeglądam statystyki, no 8 ataków Bieniek. 5 Kocham. 5 Kocham, dokładnie. A przyjęcie na poziomie no takim 18% perfekcyjny, 33% pozytywne. No to nie jest jakieś tam okropne przyjęcie, ale nie jest też dobre, tak? No rozmawialiśmy o tym. Oczywiście postraszyli trochę zagrywką, nie? Tak, rozmawialiśmy o tym wcześniej na początku programu, oceniając też między innymi naszych środkowych, o tym, że faktycznie dziś zostali schowani. Pytanie do was, czy to tak, no, znaczy, no, jakby Oskar, to był taki mecz, który... Nie wiem, czy słyszałeś wypowiedź też wcześniej naszą, nie, którą... Nie, słyszałem, włączyłem Hyde Park dosłownie 15 minut temu, więc no niestety nie słyszałem, nie? Raz, że trochę... sytuacja dzisiaj w tym meczu... To siat mat! Okej, jasne. Nie, żartuję, proszę, przepraszam, Paweł, mów. Nie, no dwie rzeczy, nie, tak na szybko. Paweł, tak jak rozmawialiśmy tutaj i Oskar też dosadnie o tym opowiadał, że potrzeba tego meczu była taka, że trzeba było ukryć dzisiaj trochę tych środkowych naszych, a poza tym też nie mieliśmy najlepszego przyjęcia i to nam dzisiaj na pewno Januszowi nie pomagało w tym, żeby swobodnie grać ze środkowymi, tak jak w poprzednich spotkaniach, więc stąd taka mała liczba ataków dzisiaj naszych środkowych w tym spotkaniu. Okej, ale no tak, bo patrząc teraz na przykład, wszystko skroluję Twittera, chciałem zobaczyć przyjęcie z meczu ze Stanami Zjednoczonymi, jakie mieliśmy, ale wydaje mi się, że było na podobnym poziomie, a zagraliśmy naprawdę dużo akcji środkiem. Co by nie było. Karolski zrobił chyba 17 punktów przez 500, tak? Jako na środkowego myślę, że dobry wynik. Nie, to mega wynik, ale... No.
Oskar, chcesz coś dorzucić do tej... Ja mogę dorzucić trochę to samo, co już przed chwilą powiedziałem, ale bo mecz ze Stanami, jakby tak jak powiedziałem, Marcin Janusz potrzebował w tym spotkaniu dwóch setów, żeby trochę ochłonąć i zacząć być troszeczkę pewniejszym siebie, a nam niestety w tym meczu z każdym setem spadały statystyki i początek meczu Marcin próbował grać środkiem, ale tak jak mówiłem, Brazylijczycy byli na to gotowi, a później z każdym po kolei setem było coraz trudniej grać to pierwsze tempo, bo rzeczywiście w skali globalnej to tam różnica naszego przyjęcia do meczu ze Stanami nie była aż tak duża, że my mieliśmy... Dlatego nawiązuję do tego, nie? Ale po prostu ten mecz na początku Marcinowi się nie ułożył, jeśli chodzi o środek siatki, i zostaliśmy tam zatrzymani. No, Kochany w trzecim secie już, jeśli nie mylę się, pierwszy raz skończył w ogóle swój atak. I Marcin dopiero nabierał odwagi do pewnych zagrań w trakcie tego spotkania, a później było coraz trudniej. I myśmy później już przyjmowali piłki na czwarty, piąty metr. Oczywiście też biorę pod uwagę to, że tam emocje dzisiaj były bardzo wysokie i również po mojej stronie, więc ja sobie jutro ten mecz na spokojnie obejrzę, ale nie zarzuciłbym dzisiaj Marcinowi na pewno to, że zagraliśmy za mało, bo nie miał szansy grania dużo więcej tego. No dzisiaj mecz odbywał się na skrzydłach. Jeszcze zobaczę teraz sobie, jak wyglądały statystyki Brazylijczyków, bo mi się wydaje, że bardzo podobnie ten mecz wyglądał po stronie brazylijskiej, czyli na początku oni grali dużo więcej niż później, bo tak się ten mecz później, czekajcie, Flavio... No Lucas 13 ataków, 10 skończonych, nie? Tak jak no patrzę teraz. Zgadza się, no 13, a Flavio, bo nie mogę go tu znaleźć, nie, 14. No to się nie, to widzicie, moje one tutaj na polską stronę patrzyłem, więc trochę więcej. 14. No 13 i 14 odpowiednio. Tak jest. O, ale wam powiem jedną rzecz, którą zauważyłem, co też było fajne, jeśli chodzi o lekcję Marcina z zeszłego spotkania, to tak jak zarzuciłem tego czwartego seta i dalej go utrzymuję po tym, jak obejrzałem ten mecz na spokojnie, że tam Marcin nie zareagował w odpowiedni sposób, między innymi też trochę zmieniając rodzaj ataku ośrodkowych, to dzisiaj po tym słabym początku, gdzie Brazylijczycy zatrzymali, zmienił rodzaj ataku z Mateuszem Biękiem i dużo więcej atakował przesuniętych siódemek tak zwanych, więc była reakcja i była też odpowiednio wyciągnięta lekcja z tego meczu poprzedniego. Paweł, bardzo dziękujemy ci za telefon. Słuchajcie, my moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, ale teraz trzeba zasiąść przed telewizorami i dopingować za chwilę już Igę Świątek. Ja na koniec przypomnę wam tylko o naszej ofercie Canal Plus Online. W linku macie wszelkie szczegóły, dużo sportu, filmów, specjalna oferta dla was, tak więc klikajcie i wczytujcie się. Dobrze, Iga Świątek, Robert Lewandowski, siatkówka dzieje się w polskim sporcie, dzieje się pięknie. Mamy nadzieję, że trzymacie rękę na pulsie i jesteście z polskimi sportowcami i z nami. My jutro, jeżeli chodzi o siatkówkę, spotkamy się w takim samym składzie razem z wami. Bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Pindera, Paweł Siedzieniewski, dziękuję, Oskar dziękuję. Kaczmarczyk na linii był dzisiaj dziękuję. Z nami. Bardzo dziękuję także wszystkim, którzy byli na czacie. Mam nadzieję, że jutro będziecie również licznie razem z nami po finale Polaków. Dobrej nocy i powodzenia, Iga, do boju. Dziękuję wam serdecznie. Cześć, cześć. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.